Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Ja nie nazywam się Agnieszka Holwek. A ja się nazywam Jerzy Czerbakow. Nie nazywam. Witamy. Nie, ja powiedziałem, że ja się nie nazywam Agnieszka. A ja się nazywam. Ha, ha, ha. Witamy jeszcze raz, Agnieszka Holwek i Jerzy Czerbakow. Tak, pani chciała klaskać. Nie, bardzo proszę, bo my lubimy, jak ktoś klaszcze na nasze nazwiska. No. Witamy serdecznie w Promie Kultury Saska Kępa, najbardziej jazzowym Domu Kultury w Warszawie. Witamy panią dyrektor. Brawa wielkie. No i dzisiaj się będzie działo, proszę państwa. Będzie głośno. Ale zanim powiemy o tym, co będzie za chwilę, to może przedstawimy nasze plany, bo teraz będą państwo mieli 2 tygodnie odpoczynku od nas, bo następne wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia, czyli za 2 tygodnie, i to będzie odcinek MIT, czyli spotkanie. Zaprosiliśmy dla państwa Mateusza Pospieszalskiego, proszę państwa, także serdecznie zapraszamy. Mateusz Pospieszalski, tak, to pojęcie jazzu i Mateusza Pospieszalskiego nie do końca jest oczywiste i będziemy starać się obronić tę tezę, że jednak muzykiem jazzowym Mateusz Pospieszalski jest. Natomiast jeśli chodzi o koncert kwietniowy, to wtorek tuż po świętach Wielkiej Nocy w odcinku live wystąpi kwintet Tomasza Chyły, znakomity skrzypek z Gdańska. My w ogóle mamy bardzo mocną scenę wiolinistyki jazzowej, a Tomasz Chyła ze swoim nowym składem kwintetu, z takim nowym kwintetem, bo Tomasz Chyła już kiedyś ze swoim zespołem tutaj na tej scenie występował, zaprezentuje ostatnią płytę, a pretekstem do tego koncertu jest wydanie tej płyty na winylu. Tak korzystając z okazji, i to nie jest pytanie do Jarka Wierzbickiego, kto jeszcze z państwa kupuje winyle? Proszę. A, czyli dla tych, to tych państwa troje zapraszamy, a reszta będzie musiała zadowolić się kompaktami jak zwykle. Jeśli chodzi o koncert, który za chwilę, to zespół jeszcze nie ma na koncie winyla, ani nawet kompaktu. I tak się składa, proszę państwa, że tym koncertem będziemy kończyć rezydencję basistów w tym sezonie. W tym sezonie, bo naprawdę mieliśmy sporo basistów i takie elektryczne składy miesiąc temu był Igor Zakos, nie wiem czy państwo byliście na tym wyjątkowym koncercie. Podobny skład, ale myślę, że zupełnie inna muzyka, także już za miesiąc nie będzie basisty, proszę państwa, będzie skrzypek. A za 2 miesiące też nie będzie basisty. Ale to co za 2 miesiące to zdradzimy, bo będzie koncert finałowy w czerwcu będzie koncert finałowy, ale o tym przyjdzie pora mówić. Dzisiejszych trzech bohaterów miałem przyjemność odpytywać tutaj na kanapce w ramach cyklu Cały ten jazz MIT. Każdy z nich to już w tej chwili uznana marka, jeśli chodzi o muzykę jazzową. Jeden z nich grał razem z Igorem Zakusem miesiąc temu, ale tak jak powiedziała Agnieszka, to zupełnie inny materiał. Materiał skomponowany przez wspaniałego muzyka Andrzeja Święsa, którego na co dzień wszyscy kojarzą z kontrabasem, a on dzisiaj postanowił pokazać swoją drugą, złą, elektryczną twarz. Zespół nazywa się Flying Lion. Liderem projektu jest Andrzej Święs, a towarzyszą mu Paweł Dobrowolski na perkusji i Rafał Sarnecki na gitarze. Zapraszamy serdecznie.
Yeah.
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj dla Państwa zagrać po raz pierwszy swój autorski materiał. Dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję za zaproszenie Jerzemu Szczerbakowowi oraz Agnieszce Holwek, Jazzpressowi całemu oraz Promowi Kultury. Zaczęliśmy utworem Flying Lion, czyli utwór tytułujący ten projekt. Nigdy latającego lwa nie widziałem, natomiast grając ten utwór zawsze go słyszę. Także rozpoczęliśmy tym utworem. Kolejny utwór to High Five. Thank you.
Thank you.
Dziękuję bardzo. To była kompozycja High Five. Dalej zmierzamy w kierunku kompozycji o tytule Quasimodo. Tytułując ten utwór, miałem na myśli nie tą słynną postać dzwonnika Notre Dame, a bardziej chodziło o niby modus pewnej progresji, którą bardzo uprościłem, jednak wzorowałem się na pewnym utworze bardzo znanym i powstał Quasimodo. Aczkolwiek postać dzwonnika z Notre Dame, który ponoć był brzydalem, aczkolwiek wspaniałą postacią, zainspirowała mnie też, jeśli chodzi o formę tej kompozycji. Także zapraszamy Quasimodo, a później zagramy utwór zatytułowany Rita. Yeah.
Dziękuję bardzo. To był utwór zatytułowany Rita. Czasami piszę piosenki i ten utwór stał się też piosenką, ponieważ gram z Maritą Alban Juarez od czasu do czasu i ona napisała tekst do tego i z nią jak gramy, jest to piosenka. Natomiast na tyle ten utwór mi się podobał, że chciałem go wykorzystać w takim formacie instrumentalnym. Kolejny utwór też stał się piosenką, który też śpiewa Rita, ale on powstał już jakiś czas temu i zatytułowany jest Chinese Love Song, dlatego że melodia tego utworu była w dużym stopniu oparta na takiej pentatonice. Jak to napisałem, to okazało się, że jakąś trochę chińszczyzną mi to podjechało, taką pentatoniczną. Nie w złym tego słowa znaczeniu, ale nie potrafiłem znaleźć tytułu i stwierdziłem, że będzie to Chinese Love Song, w skrócie HLS. Tak ten utwór obecnie się nazywa, ponieważ tam dopisałem jeszcze kilka taktów. Więc zagramy teraz balladę HLS, czyli Chinese Love Song.
Dziękuję bardzo. Chinese Love Song. Teraz pójdziemy do takiego utworu, który nazwałem trochę na opak.
w sumie nie wiem dlaczego, ale utwór nosi tytuł Silent Scream, czyli cichy krzyk. Nie wiem, czy będzie do końca cichy, ale jest to na pewno krzyk. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę i jednocześnie chciałem podziękować tym wspaniałym muzykom, którzy zechcieli dołączyć do tej muzycznej podróży. Z każdym z nich jestem już związany wieloletnią znajomością, tudzież przyjaźnią. Są to bardzo bliscy mi ludzie, także pozamuzycznie. Także proszę o wielkie brawa dla Paweł Dobrowolski na perkusji. Na gitarze jedyny i niepowtarzalny Rafał Sarenka-Sarnecki. Brawo. Ja nazywam się Andrzej Święs, grałem na gitarze basowej, a zespół nazywa się Flying Lion, czyli latający lew. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Jest naprawdę, jestem pozytywnie zaskoczony. Dziękuję. Jeszcze raz podziękowania dla organizatorów Jerzego Szczerbakowa, Agnieszki Chowek, Jazz Pressu, całego Jazz FM i całej tej brygady jazz coś tam. Niech żyje jazz. I także podziękowania dla Promo Kultury. Jest niezmiernie miło, że takie wydarzenia mogą mieć miejsce tutaj. Na koniec zagramy utwór zatytułowany D.D. Tu chodziło o po prostu dźwięk w melodii, który jest często użyty w tym temacie. Mam nadzieję, że Państwo bawili się dobrze, przynajmniej tak jak my. Zapraszamy do śledzenia poczynań zespołu. Teoretycznie już powinna być płyta, aczkolwiek ta sytuacja obecna jest na tyle nieprzyjazna, że po prostu jeszcze może lepiej, że tak się stało, że w tej chwili jej nie ma. Jeśli są Państwo zainteresowani działaniami tego zespołu, tudzież moimi, zapraszam na moją stronę internetową www.andrzejświęs.com, gdzie w razie czego będzie można znaleźć informacje odnośnie działań zespołu, tudzież koncertów moich. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i utwór D.D.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. Rafał Sarnecki na gitarze. Wielkie brawa. Na perkusji Paweł Dobrowolski. Ja nazywam się Andrzej Święc. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Flying Lion. Zapamiętajcie tą nazwę i zapraszamy na kolejne koncerty. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Przypomniałem sobie, że opuściliśmy jeden utwór, ale i tak już na tyle długo gramy, więc... Zagramy go na następnym koncercie, Właśnie, więc pytanie do Państwa. Taki wyciszający, czy taki bardziej taki up? Oba. Okej, okay, no to jeszcze raz zapytam, spokojny czy niespokojny? Nie, bo w razie czego macie Państwo drugą szansę, a ja mogę powiedzieć, że miałem podwójny bis na przykład. Żartuję oczywiście. No dobrze, więc zagramy ten bardziej taki żywszy. Jednocześnie zapomniałem, umknęło mi cały czas. Chciałbym ze swojej strony dodać, jeśli mam taką możliwość, wielkie wsparcie dla Ukrainy. Także nie wiem, czy są tu ludzie z Ukrainy, ale trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że to wszystko się szybko, ten koszmar się zakończy bardzo szybko. Czyli utwór szybki, zapomniałem powiedzieć, jaki to tytuł. Tytuł utworu to Entre Palabras, co oznacza między słowami. Ten utwór również jest piosenką, który śpiewa Rita, ale na tyle go lubię i w tej konstelacji ma taki rockowy wręcz vibe, że bardzo lubię go grać również w trio.
Thank you.
Dziękuję bardzo. Rafał Sarnecki, wielkie brawa. Proszę. Paweł Dobrowolski, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tak się zastanawiałem, bo Agnieszka na początku powiedziała, że taki set basistów nam się ułożył zupełnie przez przypadek oczywiście, bo rzeczywiście było spotkanie z Wojtkiem Pulcynem, Igor Zakus grał miesiąc temu, w Pałacu Szustra był Jacek Mazurkiewicz, był Franek Pospieszalski. Ja tak się zastanawiam, jak w tym wszystkim zaplątała się Kasia Pieczko, ale świetnie sobie dała radę, bo ma lewą rękę basisty, więc jakoś to można obronić. Następne spotkanie, tak jak mówiłem, za 2 tygodnie już nie basista, saksofonista, Mateusz Pospieszalski, później będzie skrzypek, ale tych basistów oczywiście będziemy przemycać. Ja się strasznie cieszę, bo ja gdzieś w środku mam ogromny sentyment do elektrycznego grania. Oczywiście kocham akustyczny jazz także miłością największą, ale ten elektryczny prąd we mnie płynie i Państwa reakcja na takie rasowe granie fusion bardzo mnie cieszy, bo już niektórzy mówili, że fusion już odchodzi. No to fusion wraca i to wraca w wielkim stylu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy koncert w imieniu Agnieszki Holwek, swoim własnym i Promu Kultury Saska Kępa. Widzimy się za 2 tygodnie. Nie ma płyty dzisiaj do podpisu, bo zespół dopiero zaczął działalność. Są płyty Rafała, przepraszam, chłopaki mi nie powiedzieli. Są płyty i płyta podpisana po koncercie gra lepiej. Zapraszam do stoiska i zapraszam do śledzenia formacji Flying Lion. Dobranoc.